Anna Kanarkiewicz, Weronika Kubiak, Magdalena Szymańska, Mateusz Solarz, Paweł Bębenek, Łukasz Miśko, Rafał Pająk, Mateusz Zawadzki. Słowo Boże będzie czytane przez Joannę Grygę. Akompaniować będą na saksofonie tenorowym Piotr Milwin Baron, pedagog, wykładowca akademicki, dyrektor Polskiej Orkiestry Sinfonia Juventus, czołowy polski saksofonista jazzowy. W ciągu 40-letniej działalności muzycznej Piotr Baron współpracował z najwybitniejszymi artystami z Polski, Europy, Stanów Zjednoczonych. Na kontrabasie zaś usłyszymy Macieja Adamczaka, pedagoga, wykładowcę Akademii Muzycznej w Krakowie, muzyka występującego na koncertach i festiwalach w Polsce oraz kilkunastu krajach świata. Szczęść Boże Państwu. Witamy serdecznie w imieniu wszystkich wykonawców projektu Nolime Tangere, projektu poświęconego świętej Marii Magdalenie. Jak mówią nam przekazy ewangeliczne, była ona wierną uczennicą Jezusa, wytrwała z Nim pod krzyżem i jako pierwsza po Jego zmartwychwstaniu spotkała Go właśnie w ogrodzie, przy grobie. Papież Grzegorz Wielki pod koniec VI wieku w swoim komentarzu do Ewangelii według świętego Łukasza utożsamił ją z kobietą, z której Chrystus wyrzucił 7 złych duchów, jak również z kobietą uprawiającą najstarszy zawód świata. I stąd w malarstwie, w sztuce jej przedstawienie, jakie znamy. Zwykła, prosta wiara i zachwyt nad postacią świętej Marii Magdaleny znalazła swój wyraz w pobożności jednego z artystów tutaj grających, Maćka Adamczaka, który zainicjował projekt Nolime Tangere, to znaczy skupił środowisko dominikańskich twórców, kompozytorów, między innymi Ule Rogale z Warszawy, obecnego z nami Pawła Bębenka, Maćka Adamczaka, który jest też kompozytorem 3 spośród kompozycji oraz krakowskiego dominikanina Tomasza Samulnika. Chcemy zaprosić Was do przeżywania misterium, to znaczy do modlitwy, mówiąc najprościej. Modlitwy poprzez słuchanie, słuchanie czytanych tekstów, słuchanie dźwięków, przeżywanie tego wewnętrznie, na ile nasza wrażliwość wspomagana Bożą łaską nam na to pozwoli. Do tego zachęcam. Osoby spośród nas, które są niewierzące, zachęcam i myślę, że to wzbudzi do zachwytu. Zachęcam do zachwytu i myślę, że to wszystko w nas to wzbudzi. Stąd mam tu jeszcze napisane, żeby powstrzymać się w miarę możliwości od braw pomiędzy. Jeśli Państwo uznają to za stosowne, można nas nagrodzić brawami bezpośrednio po. Niech to będzie przeżywaniem misterium spotkania ze zmartwychwstałym w bardzo przeróżnych formach muzycznych, począwszy od muzyki churalnej, liturgicznej, przeplatanej improwizacjami jazzowymi, na fudze skończywszy. Życzę Wam wszystkim dobrego odbioru, głębokiej modlitwy i spotkania ze zmartwychwstałym. Thank you.
12 oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości. Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło 7 złych duchów. Oh.
Połóż mnie jak pieczęć na Twoim sercu, jak pieczęć na Twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol. Żar jej to żar ognia, płomień pański. Pod wieczór przyszedł zamożny człowiek z Arymatei imieniem Józef, który też był uczniem Jezusa. On udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Wówczas Piłat kazał je wydać. Józef zabrał ciało, owinął je w czyste płótno i złożył w swoim nowym grobie, który kazał wykuć w skale. Przed wejściem do grobu zatoczył duży kamień i odszedł. Lecz Maria Magdalena i druga Maria pozostały tam, siedząc naprzeciw grobu.
duszy. Szukałam go, lecz nie znalazłam. Wstanę, po mieście chodzić będę. Wśród ulic i placów szukać będę ukochanego mej duszy. Szukałam go, lecz nie znalazłam. Spotkali mnie strażnicy, którzy obchodzą miasto. Czyście widzieli miłego duszy mej? Zaledwie ich minęłam, znalazłam umiłowanego mej duszy. Pochwyciłam go i nie puszczę, aż go wprowadzę do domu mej matki, do komnaty mej rodzicielki. Thank you.
Maria Magdalena natomiast stała przed grobem płacząc, a kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa, jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: Niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do niego: Panie, jeśli Ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Jezus rzekł do niej: Mario. A ona, obróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku: Rabbuni, to znaczy nauczycielu. Rzekł do niej Jezus: Nie zatrzymuj mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Poszła Maria Magdalena, oznajmiając uczniom: Widziałam Pana i to mi powiedział.
swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wyrzucił 7 złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy byli z Nim, pogrążonym w smutku i płaczącym. Ci jednak słysząc, że żyje i że ona go widziała, nie chcieli wierzyć. Ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Thank you.
Mm-hmm.